Amerykanie wspominają tragiczne wydarzenia z 11 września 2001 roku. W Nowym Jorku oddano hołd ofiarom terrorystycznych ataków. Dziś mija dokładnie 15 lat od chwili, gdy w nowojorskiej bliźniacze wieże World Trade Center oraz Pentagon uderzyły samoloty porwane przez Al-Kaidę. W zamachach zginęło prawie 3 tysiące ludzi. Zuzanna Falcman. Słoneczny wtorkowy poranek. Nic nie zapowiada tragedii, która ma za chwilę nastąpić. O 8.46 pierwszy z porwanych samolotów wbija się w północną wieżę. Ludzie rzucają się do dramatycznej ucieczki. Od 15 lat uroczystości rocznicowe przebiegają według tego samego scenariusza. Odczytywanie nazwisk ofiar przerywane jest minutą ciszy i dźwiękiem dzwonu w momentach, gdy rozbijały się kolejne samoloty i waliły wieże World Trade Center. Tego dnia świat stanął w miejscu, przede wszystkim dla rodzin tych, którzy tu zginęli. Wśród nich było sześcioro Polaków. Gdy o 9.03 drugi samolot wbił się w południową wieżę, Łukasz Milewski był na 102 piętrze. Dla mnie to jest tak, jakby było wczoraj. Ja pamiętam, jak syn wychodził do pracy o 7. Cześć, tato. Ale już nie wrócił. Tego dnia runęły nie tylko wieże Światowego Centrum Handlu. Runął też świat państwa Milewskich. Matka Łukasza przez 15 lat nie była w stanie udzielać wywiadów. Dla nas pierwszych zrobiła wyjątek. Znajdowali część po części jakieś kości i z DNA badali, że to było i to chyba do końca życia dla mnie pozostanie przerażające. Janusz Szumański był szefem ekip odgruzowujących strefę zero. Przez pierwszych kilka dni pracował non-stop, bo wciąż była nadzieja na znalezienie żywych ludzi. Najczęściej jednak ekipy ratunkowe znajdowały fragmenty ciał. Odsuwaliśmy gruzy i w pewnym momencie znalazłem coś, co na początku nie wyglądało jak nic, jako kawałek dostępnego metalu. I po chwili zauważyłem, że to była ręka. I w gruncie rzeczy tak jakby wyciągnięta z tych gruzów, prosząca, wołając o pomoc. 11 września detektyw Sam Castro z nowojorskiej policji został natychmiast wezwany do pracy. Miał pilnować bezpieczeństwa na ulicach. To, co mnie najbardziej zabolało, to to, że przychodziły tu tłumy ludzi i było mnóstwo plakatów wywieszonych na ulicach. Ludzie pytali mnie o swoich bliskich. Po 15 latach od tragedii rodziny ofiar wciąż przynoszą tu zdjęcia swoich najbliższych, a dwie gigantyczne wyrwy w ziemi przypominają o dramacie, który się tu rozegrał. Zuzanna Falcman, Wiadomości, Nowy Jork.